Czy kiedykolwiek marzyliście o przejęciu pełnej kontroli nad swoimi sennymi marzeniami? Nie da się ukryć, że możliwość kształtowania swoich nocnych przygód tak, jak tego chcemy, może się wydawać czymś niesamowitym, ale i równie trudnym do osiągnięcia. Dzisiejsza nauka burzy jednak te granice i stopniowo pokazuje, że granice między świadomością a snem mogą być o wiele bardziej płynne niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. Według nowych badań opublikowanych w czasopiśmie Current Biology, naukowcy zdołali skomunikować się z osobami doświadczającymi tzw. świadomych snów. Jest to stan, w którym śniący jest świadomy tego, że śni, w wyniku czego jest w stanie wpływać na przebieg swoich sennych marzeń. W badaniu wzięło udział 36 osób, a więc stosunkowo niewielka grupa, wśród których wielu doświadcza świadomych snów regularnie, a niektóre miały z tym zjawiskiem niewielkie doświadczenie. W badaniu brał udział nawet pacjent z narkolepsją, a więc chorobą snu, która bardzo często ułatwia wejście w stan świadomych snów. Okazało się wówczas, że podczas fazy REM, kiedy to zwykle doświadczamy najbardziej wyrazistych snów, uczestnicy badania byli w stanie odpowiadać na pytania zadawane przez naukowców. Nie udzielali oni jednak ustnych odpowiedzi, ale raczej wyrażali swoje zdanie za pomocą ruchów gałek ocznych, napinania mięśni twarzy i innych sposobów. Badanie pokazało, że osoby doświadczające świadomych snów mogą nie tylko reagować na zewnętrzne bodźce, ale i również wykonywać skomplikowane zadania, takie jak wykonywanie obliczeń matematycznych czy rozróżnianie różnych rodzajów bodźców sensorycznych, takich jak dźwięk, światło czy dotyk. Najbardziej zaskakujący wydawał się jednak sposób, w jaki różni uczestnicy doświadczali tych bodźców. Jeden z uczestników twierdził, że słyszał głos badacza jako speakera radiowego na imprezie z przyjaciółmi. Inny doświadczył bodźców świetlnych niczym sygnału Morsa. Te relacje pokazują, jak elastyczne mogą być nasze sny i jak nasz umysł jest w stanie przetwarzać informacje w niezwykły sposób. Te przełomowe wyniki badań z pewnością zmieniają nasze zrozumienie snu i świadomości. Pokazują, że nasz umysł podczas snu jest zdolny do znacznie większej liczby zadań niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. Co więcej, otwiera to również nowe możliwości dla terapeutycznego wykorzystania świadomych snów, na przykład w psychologicznym uzdrawianiu czy stymulacji kreatywności. Chociaż badania te nie są pierwszymi w dziedzinie świadomego śnienia, to stanowią poważny przełom pod względem możliwości dwukierunkowej komunikacji między badaczami a śniącymi. Otwiera to nowe horyzonty dla naszego zrozumienia świadomości i podświadomości. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że tajemnica snów niegdyś była uważana za nieuchwytną i nieosiągalną, ale w ostatnich latach staje się coraz bardziej dostępna dla nauki. Kto wie, jakie jeszcze tajemnice i odkrycia czekają nas, gdy będziemy dalej brnąć w zagadkę świadomych snów. Zachęcam, abyście dzielili się waszą opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do klikania w subskrypcję, uruchomienia wszystkich powiadomień oraz rozważenie wsparcia naszej działalności za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji. To tyle ode mnie, życzę wam wszystkim wspaniałego dnia i słyszymy się już wkrótce.